Po 21 latach kierowania Urzędem Pracy w Kolnie na emeryturę przechodzi Wacław Sujko. Pracę w Kolnie rozpoczął jako kierownik Rejonowego Urzędu Pracy. Kolniacy mnie, że tak powiem, polubili. No i nie było w ogóle już potem dyskusji, żeby wyobrazić sobie, że ktoś inny byłby na moim miejscu. Także teraz po tych 21 latach pracy, jak odchodzę, to też słyszę mnóstwo głosów, że może jeszcze powinienem zostać, że może za wcześnie, że jeszcze jestem pełen werwy i zapału do pracy, że coś tam nowego wnoszę. I słyszę to zarówno od pracowników, jak i od kolegów tutaj i przyjaciół z Kolna, których no, mam wielu wśród kierowników jednostek samorządowych. Ale powiem tak, no trochę w zeszłym roku miałem kłopoty zdrowotne, ponieważ miałem tam kłopoty zdrowotne z sercem. Miałem taką stent wstawiony, no i pomyślałem, że może czas, żeby odpocząć trochę i pocieszyć się tą emeryturą. W ciągu minionych 20 lat w Urzędzie Pracy w Kolnie wprowadzonych zostało wiele zmian. Po przeprowadzeniu pewnego remontu tutaj się urząd przeniósł, ale on był jeszcze taki, w takim stanie, jakbym powiedział, z lat 50. ten obiekt. No więc dużo było roboty, żeby go doprowadzić do takiego stanu, jak jest obecnie. No więc to, żeby był tutaj ten plan otwarty i ten wystrój, trzeba było dużo czasu poświęcić i nakładów finansowych. To jedna sprawa. Druga sprawa, wtedy pamiętam, jeśli chodzi o informatyzację, o komputeryzację, to były początki. Większość pracowników musiała rejestrować na piechotę, czyli ręcznie. Dopiero potem systemy te komputerowe zostały wprowadzone. No a dzisiaj to już jest, bym powiedział, zachód, prawda? Bo wtedy w latach 90. jeszcze to jeździliśmy podpatrywać, jak działają służby zatrudnienia na przykład we Francji, w Belgii, czy w Hiszpanii, w Niemczech, w Danii był bardzo wysoki poziom tych służb zatrudnienia. To myśmy wtedy to byli kopciuszkiem. Natomiast już teraz to nie mamy się czego powstydzić i jak jedziemy tam do kolegów, ostatnio byliśmy w Austrii, no to nie odbiegamy zupełnie już od nich. Zarówno strukturą, jak i wyposażeniem, to jest przez te 21 lat, to jest mega postęp. Największe zmiany zaszły w organizacji i zasadach obsługi patentów, powiedział dyrektor Wacław Sujko. Dzisiaj służby zatrudnienia muszą się koncentrować na zupełnie innych zadaniach niż wypłatach zasiłku. Mianowicie trzeba było wzmocnić tutaj działania związane z przygotowaniem bezrobotnych do podjęcia pracy, doradców zawodowych zatrudnić, doradców klienta zatrudnić. Dzisiaj każdy bezrobotny tutaj przychodzący, to doradca klienta musi go zdiagnozować, prawda? Jeżeli pierwszy raz się rejestruje, i wskazać mu drogę, co ma pomóc, więc bardziej się Urząd Pracy nastawia na te działania. No dochodzą jeszcze nowe rzeczy, takie jak cudzoziemcy, prawda, których mamy coraz więcej w kraju. Podejmujemy taki trud zdigitalizowania naszych zasobów archiwalnych. Więc to jest około 25-26 tysięcy teczek osobowych bezrobotnych i trzeba to wszystko skanować, wprowadzać do systemu, do aplikacji elektronicznej, do systemu elektronicznego. To jest olbrzymia praca, jeżeli nam ministerstwo
nie wspomoże nas finansowo, no to swoimi siłami to możemy to robić przez 5, 6, 7 lat nawet, ponieważ każdy dokument, który znajduje się w aktach bezrobotnego, trzeba zeskanować, wprowadzić go do systemu. No ale, ale to jest taka przyszłość, że będziemy na przyszłości, nie będziemy mieć tych szaf, teczek i tak dalej, tylko będzie wszystko w systemie elektronicznym. Tak zresztą jak kilka lat jeździliśmy do Danii, to tam jest gdzieś na korytarzu stoją tylko nieduże szafy, gdzie jest fiszka bezrobotnego, czyli podstawowe jego dane na dosłownie na kartce papieru A5, a reszta akt jest w systemach. U nas jeszcze gromadzimy to w teczkach osobowych, papierowo po prostu. Choć w ciągu 20 lat liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Kolnie zmalała z 5 tysięcy do 2 tysięcy, to problem bezrobocia nadal istnieje. Zwłaszcza, że 60% to mieszkańcy wsi.